Szanowni Państwo, dziękujemy za uwagę w czasie projekcji filmu. Teraz przejdziemy do prelekcji poświęconej historii krajów węgierskich, historii związanej z Pilchowicami bardzo, bardzo mocno, ponieważ lata świętości na tym miejscu przypadły właśnie na panowanie ludów węgierskich. Pozwólcie Państwo, że przedstawię mojego kolegę, pan Waldemar Pietrza, który będzie prowadził tę lekcję. Dyrektor naszego ośrodka kultury, człowiek bardzo mocno zaangażowany w poznawanie naszej historii, promowanie jej. Ten film, który Państwo widzieli i inne, które możecie na tym kanale zobaczyć, to między innymi dzieło, jego dzieło, jego ciężka praca. Bardzo dziękuję. Panie Krzysztofie, piękna laurka. Drodze odwetu przedstawiam pana Krzysztofa Waniczka, gdyby ktoś go jeszcze nie znał. Pilchowiczanin, właściwie mogę powiedzieć Wielopolanin, nieraz podkreśla bardzo mocno radny gminy Pilchowice, członek Stowarzyszenia Pilchowiczanom, pracownik PPK, a tych funkcji jest całkiem mnóstwo, prawda? Pewnie w kościele i na każdym kroku pana Krzysztofa możecie Państwo znaleźć, a już chyba najbardziej w takich miejscach nie możemy się zbliżać. Jeszcze nie wyskakuje z lodówki, także jeszcze nie wyskakuje z lodówki, ale jakbyście go zobaczyli gdzieś na jakichś gruzach albo gdzieś w lesie, w kopie w ziemi, to znaczy, że to jest właśnie on, Krzysztof Waniczek, dość charakterystyczna postać, także jeszcze raz przedstawiam. Będziemy dzisiaj pomagał, właściwie ciągnął tą historię, bo prawda jest taka, że nasza koleżanka, która nie wiem czemu tak się chowa, a wystąpiła w tym filmie, chyba ma trochę moralniaka, że nas to wrobiła, bo chcielibyśmy od razu podkreślić, że my nie jesteśmy historykami zawodowymi, więc jeśli ktoś oczekuje dzisiaj od nas mega fantastycznej rozprawy historycznej, akademickiej, to myślę, może być trochę rozczarowany, ale pewnie jak znacie też te spotkania organizowane przez Pilchowiczan, to ta historia jest przedstawiana trochę inaczej, bardziej tak, żeby coś zostało i te takie najciekawsze smaczki najczęściej są wyciągane. Będą mezalianse, różne dziwne układy rodzinne, będą tragedie, będą radości. Tak, pewnie, bo widzę tyle też twarzy, które regularnie chyba nie chodzą do nas zajęcia tutaj i spotkania Pilchowiczan. Nie wiem, czy Państwa, no przede wszystkim była gdzieś ta, może nie wiem, czy nazwać to legenda, ale generalnie nazwisko węgierskie obiło się o uszy, przeglądając różne historyczne opracowania, to trudno też, żeby no nie tworzyło pewnej legendy, tak? Bo mamy duży ród hrabiowski, jakby nie było, z nazwiskiem o brzmieniu, które no właśnie, no jest takie jakby słowiański, można powiedzieć, tak? Węgierski. Bo macie Państwo też przed sobą, pozwoliłem sobie popełnić to i takie drzewo genealogiczne tego rodu Wam wydrukować, żebyście to też mieli przed oczami. Postarałem się je zmieścić na trzech stronicach, żeby było w miarę czytelne, ale myślę, że to też jesteśmy w stanie zrobić wizualnie i trochę Państwa poprowadzić po historii, skądże to oni się w ogóle u nas w Pilchowicach, w Polsce, na Śląsku wzięli. Nie ukrywam, że jako genealog, taki no, pasjonat już od kilku lat, kiedy stanąłem przed tematem, żeby coś opowiedzieć o rodzinie węgierskiej, no to wykorzystałem narzędzia, które najczęściej mi pomagają w pracy genealogicznej, więc sięgnąłem do drzew genealogicznych udostępnionych w internecie, budowanych za pomocą różnych programów genealogicznych. No i nie da się ukryć, że potomkowie rodziny węgierskiej żyją do dzisiaj, mają się świetnie, żyją w przeróżnych częściach Europy. Ja dotarłem tak równolegle do kilku takich drzew stworzonych właśnie przez pokrewieństwo węgierskich. No i jakby takim najstarszym zapiskiem, który też jest udokumentowany w wielu leksykonach genealogicznych tworzonych jeszcze 150 lat temu w czasach pruskich, sięgamy roku około 1560, gdzie mamy zapisy, no i tutaj są różne wersje o Albrechcie Christophie, Albercie Christophie,
No, też znaleźliśmy taki właśnie zapis o Wojciechu. Być może to jest kwestia prawdopodobnie tłumaczenia. Gdy już mamy też taką historię z imieniem Adalbert, gdzie w Polsce odnośnie jego formą jest Wojciech. Być może w kwestii zapisu ręcznego gdzieś ktoś coś źle przetłumaczył, zapisał, stąd mamy trochę rozbieżności. Niemniej nie da się ukryć, że w większości z nich to właśnie Albrecht, Wojciech, Krzysztof Węgierski, nie jak tu jest zapisane, von Węgierski. Jestem takim protopastą rodu, który jest też udokumentowany w piśmiennictwie. I ten właśnie, uznajmy na potrzeby naszego dzisiaj wykładu, Albrecht, pojawia się na Górnym Śląsku, a właściwie w okolicach Wrocławia, około roku 1600. To są, tu akurat trudno jest dokładnie oznaczyć, który to będzie rok. Niemniej nabywa dobra pod Wrocławiem, nazywają się Nimbka. I w większości jego nazwisko jest pisane w polskiej pisowni jako węgierski. Tak jakbyśmy zapisali przymiotnik od Węgra. Tu za dużo śladów, poza tym też, że poślubia niejaką Barbarę von Portugal. Nie wiemy. Wiemy, że posiada te dobra pod Wrocławiem. I prawdopodobnie osiedla się tam już na stałe. Wiemy, że dokupuje tam kolejne miejscowości. I jego syn podobnie otrzymuje po ojcu imię też Albrecht. Rodzi się około 1590 roku. Jak też już wynika z ksiąg metrykalnych, umiera we Wrocławiu i także kolejni jego potomkowie. Czyli mamy szlachtę, która przybywa na Górny Śląsk. No i teraz jest ten taki moment decydujący. Wydaje nam się w naszych takich rozważaniach, jakie pochodzenie jest tak naprawdę węgierskich. W wielu opracowaniach jest to podkreślone, że jest to szlachta o rodowodzie polskim, pochodząca z Wielkopolski pod herbu Rola. Jednym z tego dowodów będzie ich herb, który być może się Państwu już wyjawił. I żeby to dobrze zobrazować na tarczy herbowej, tu w tym polu mamy dokładnie herb Rola. Polska szlachta w większości właśnie z pochodząca różne rodziny z tego herbu z Wielkopolski. I tak jak też w niemieckich opracowaniach, bo też na niemieckich ponad 100 lat, które traktują o rodowodach zacnych rodzin arystokratycznych, była tu polska szlachta, która uległa zniemczeniu, panując, pełniąc różne funkcje na Śląsku. Czy pan Krzysztof chciałby coś, bo wiem, że dobrze się zna na herbach. On jest o tyle herb ciekawy i dużo mówi i prawdopodobnie, jeżeli usiądziemy w najbliższych tygodniach, to z niego wyczytamy jeszcze więcej ciekawych informacji. W tym polu mamy herb Austrii, Austro-Węgier. Ta wersja herbu pochodzi z połowy XIX wieku. Czyli już właśnie z momentu, kiedy tu już były Prusy i właściwie Habsburgowie zaczynają tracić na znaczeniu i właściwie jesteśmy po wojnie. Kiedy Prusy wyparły stąd Austro-Węgry, właściwie monarchię habsburską. Kolejnym takim elementem też z tego pochodzenia rodziny węgierskich mamy pole w samym środku.
No dzisiaj byśmy odpowiedzieli najprościej, że flaga austriacka, ale tak właśnie wszystkie rody arystokratyczne pochodzące z czasów Habsburgów, ten motyw flag barw Habsburgów mają w swoich herbach. Podobnie mamy wizerunek lwa, złotego lwa, który też we wszystkich odmianach praktycznie herbów Habsburgów są umiejscowione, jak nie w samej tarczy herbowej. Nie wiem, jak się fachowo nazywają te wszystkie tutaj zdobniki. W każdym razie w pełnej wersji herbowej zawsze te lwy habsburskie się mieszczą.